ta muzyka jest dobra. Zachęcamy, proszę Państwa, do spróbowania, bo rzeczywiście jest łatwo. Chyba nie, bo gdyby to było łatwo, to aby wykształcić zawodowego muzyka, nie należałoby uczyć się około 18 lat. Więc... Nie w ogóle filmy. Jakbyśmy mogli troszeczkę wyprosić te rozmowy gdzie indziej. Uczył się. Dałoby radę? Może ty troszkę będzie pobłażliwy, mogli Państwo się wypada. Ja miałam już. Ze względu na pracowanie. Proszę Państwa. Jest, tylko krótko powiem, że jest to akordeonista, z nami współpracuje długie lata. I no, rozumiem. Panie Grzesiu. Tak, komóreczkę proszę. Proszę Państwa, ostatni utwór dzisiejszego koncertu. Przeszliśmy od klasyki do kolejnej klasyki. Klasyka muzyki rozrywkowej, czy rock'n'rolla właściwie chyba. Lennon McCartney, ten duet już wyrył swoje piętno na całej muzyce, nie tylko rozrywkowej. Piosenka Yesterday właściwie została skomponowana przez Paula McCartneya, nie przez ten duet. Właściwie chyba na tej pierwszej płycie, na której miała być umieszczona, Beatlesi nie chcieli tej piosenki. Ona została chyba McCartney jednak wymusił i ona osiągnęła światową sławę. Jest ona wpisana chyba w listę 500 największych, najlepiej w ogóle prosperujących utworów muzycznych czy piosenek chyba na świecie. W opracowaniu na trio smyczkowe piosenka Paula McCartneya Yesterday, Paulinka Tomczuk, Natalia Tomczuk i Kornelia Szyb, trio fortepianowe.